Państwa, ponieważ jesteśmy tutaj w bibliotece, gdzie plakat piękny, jesteśmy w ciągu dalszym u tych naszych kochanych moherów, bo to czy w kościele, czy pod kościołem, to świat moherowy, piec kaplowy, system, znaczy, jak to się mówiło, proszę Państwa, w tym biurze informacji, że piec kaflowy, system moherowy i nie ma świadków Jehowy. No to przecież chyba nie muszą być świadkowie Jehowy. Wystarczy, że przyjadą z Anglii, Ameryki, Białystok tutaj do tych naszych moherowych systemów, żeby tylko brać. No bo rzeczywiście ksiądz Rydzyk powiedział, proszę Państwa, państwo nie chce pomagać i tylko do kościoła przychodzą po zupę, to więc i z więzienia przychodzą i zewsząd przychodzą, proszę Państwa, po zupę i teraz daj, ojcze Rydzyku, ty daj. Także przyjdzie taki gigant i po prostu rozglądają się, bo oni właściwie nie lubią, że jeszcze przyjdzie jeden gigant. Rozumiesz, że jeszcze jeden gigant przyjdzie, bo to zawsze konkurencja i do stołu. I gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, i gdzie przy stole więcej osób, to też nie ma co jeść. Kaszlą katoliczki, proszę Państwa, one pójdą na mszę do świętej Anny. Ja są tak durne, że aż ten uniwersytet im nic nie da. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że one nie chcą też chodzić do kościoła, ale swoją drogą w kościele to też nie ma tego Pisma Świętego, no nie ma. Raz słyszałam, jak ksiądz mówił, oto Słowo Boże. Ja się tak rozglądałam, czy to może będą rozdawać Pismo Święte Stary i Nowy Testament, czy jak? Ale ja się spytałam, co to jest dla ciebie Stary Testament? No to raczej nie wiedzą, co to jest ten Stary Testament, ani Nowy Testament. Nowy Testament to mówią, że to jakieś nowe życie oni mają mieć, że jakieś nowe życie, czy co? Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Troszeczkę tego fioletu. Dzisiaj też pokazywałyśmy papieża, że oni powinni się zainteresować taki wielki 2 metry, nie to, że rosnąć w górę, ale powinien szczotkę, szmatę, wiadro z wodą i do Watykanu jechać. No, żeby tam wszystko było świeże. Żeby tam wszystko było świeże, proszę Państwa, w tym Watykanie. To jest ulica Lipowa, jak Państwu powiem, że Lipowa, no to na Państwa to nie podziała. Natomiast jak powiem komuś z Białego Stoku, z Anglii, Ameryki, Białystok, Lipowa, no to się zdziwi strasznie, no bo tam jest cerkiew świętego Mikołaja. To taka cerkiewna ulica, pełno kin, kino pokój, kino takie, salamina. Pełno jest, proszę Państwa. No. A tutaj, proszę Państwa, lody zatrute. Daj spokój, Kryśka.